Jeśli chodzi, co mają młodzi ludzie zrobić? No, młodzi ludzie właśnie dlatego, że nie mają doświadczenia życiowego, to powinni uczyć się od starszych i mądrzejszych. Od starszych i mądrzejszych, to Państwo wiecie, o kim ja mówię. Od Żydów, mówiąc krótko. Od Żydów. Proszę zwrócić uwagę, że Żydzi we wszystkich krajach, w których są, zwalczają nacjonalizmy tamtejsze. Tymczasem sami organizują się na zasadzie nacjonalistycznej. Na przykład w Polsce jest Unia Studentów Żydowskich. Nie studentów komunistów, studentów socjalistów, studentów liberałów czy studentów konserwatystów. Nie grupują się według kierunku politycznego, jaki im najbardziej odpowiada, czy ideologicznego, tylko grupują się według kryterium narodowościowego. I no to wiedzą, co dobre, prawda? Wiedzą, co dobre. Więc należy te wszystkie połajanki na temat nacjonalizmu spokojnie wkładać między bajki. I o tych sprawach trzeba mówić bez zacietrzewienia, bo zacietrzewienie jest złym doradcą, ale i bez lęku. Bez lęku. Bez względu na to, kto wygaduje różne głupstwa. Bez względu na to, kto wygaduje różne głupstwa. Jak powiem, bez lęku. Otóż książę Wellington powiedział, że armia maszeruje na brzuchu. Chciał w ten sposób dać do rozumienia, że o gospodarczych podstawach siły państwa docenić, żeby to docenić. I w każdym przypadku jest to możliwe. Ja jak komentowałem to, co się wydarzyło w Białymstoku tutaj po demonstracji, czy tam po tym nabożeństwie w katedrze, różne takie bardzo trwożliwe komentarze, jakby tu już, nie wiem, Hitler wkroczył do kurii biskupiej i tak dalej. Więc zwróciłem uwagę, że nasz naród jest szalenie dobroduszny, zwłaszcza na tle innych narodów, które żadnej tam zniewagi nie przepuszczają płazem. Nasz naród jest szalenie dobroduszny. I pewnie, żeby nie powiedzieć safandulski, bo gdyby na przykład każdemu wolno mieć jakiś osobisty stosunek do rozmaitych kierunków politycznych, prawda? Bo nie lubić na przykład, może nie lubić internacjonalizmu, może nie lubić nacjonalizmu, ale wtedy musi sobie zdawać sprawę, znaczy powinien sobie zdawać sprawę, a jak nie zdaje sobie sprawy, to trzeba mu to uświadomić z konsekwencji takiego stosunku. Owszem, ja jestem znanym liberałem, każdemu wszystko wolno, tylko potem każdy za wszystko odpowiada, co zrobił, prawda? Żadnej odpowiedzialności nie może na nikogo zrzucić. I gdyby tak na przykład, powiedzieć tak, no, ktoś tam deklaruje, że zwalczał nacjonalizm, dobrze, to skoro ci się nie podoba nasz nacjonalizm, to nie będziesz też korzystał z naszych pieniędzy. Na przykład ogłosić, że przez 3 miesiące na terenie archidiecezji nie będzie na tace ani złotówka nie spadnie. Od razu stosunek by się zmienił. Jestem pewien, że nastąpiły takie korekty w pożądanym kierunku. Nic tak nie uczy człowieka rozumu, jak, że tak powiem, przypomnienie mu, skąd mu wyrastają nogi. Także to jest bardzo prosty sposób. I to jest dosyć dobre lekarstwo na kryzys przywództwa. To mówię, nie trzeba się tego bać, bo tak jak pan Zagłoba mówił, jak został regimentarzem, czy tam tego, że on wymaga od tych żołnierzy karności, ale oni też mają prawo od niego czegoś oczekiwać, mianowicie męstwa, a nie tchórzostwa. Bo tchórz to nie jest żadnym przywódcą. Jak się ktoś boi pana redaktora Michnika, to się nie nadaje na żadnego przywódcę.
to już możemy się słuchać pana redaktora, prawda, Michnika? Po co jeszcze nam jakiś pośrednicy? Więc to do tego trzeba... No i tyle. I to wydaje mi się, że co mógłbym z młodym ludziom powiedzieć, właśnie, że się uczyli od starszych i mądrzejszych. I jeszcze jedna rzecz. Murzyni mają takie przysłowie. Strach przed Lampartem jest jego siłą. Tak, nie trzeba tam Lamparta bez potrzeby ciągnąć za ogon, zwłaszcza jest bliskie spotkanie trzeciego stopnia, ale znowu nie trzeba się go bać przesadnie. No, już nie chciałbym się tutaj przechwalać przed państwem, ale wielu ludzi się boi oskarżenia o antysemityzm na przykład. No ja jestem oskarżany o to już od 20 lat i patrzcie państwo, nic mi się nie stało. No, nie lękajcie się. Między innymi tutaj jeszcze, jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy tam się skłaniają ku nacjonalizmowi, to przed jedną pokusą bym ich przestrzegał. Przed pokusą socjalistyczną. Bo wtedy rzeczywiście narodowy socjalizm. To jest taka partia we Francji, mówię o Froncie Narodowym. To są narodowi socjaliści. To nie jest jakaś obelga czy coś, tylko najkrótsza charakterystyka ich programu politycznego. Ja ich znam, bo jeszcze jak jeździłem właśnie za komuny na winobrania, to trafiliśmy do Prowansji. No i tam tacy Francuzi, których poznaliśmy, powiedzieli, że mają tu przyjaciółkę taką, jest miejscową działaczką Frontu Narodowego. To ja mówię, że chcielibyśmy ją poznać, porozmawiać z nią. No to oni zaaranżowali taką kolację i tam zaprosili ją i nas. No i bardzo chciałem się dowiedzieć coś na temat programu gospodarczego frontu. No ona niewiele mi mogła powiedzieć, natomiast jak weszliśmy na temat mniejszości narodowych, to już nie mogłem jej przerwać. No więc zachęcony tym pojechałem do Paryża i tam poszedłem do siedziby tej centrali Frontu Narodowego, żeby mi dali jakieś materiały swoje programowe. Dali mi, no i po przeczytaniu tego utwierdziłem się w przekonaniu, że jest to partia narodowo-socjalistyczna. Socjal, tak, ale tylko dla Francuzów. No to jest to najkrótsza charakterystyka, partia narodowo-socjalistyczna. To nie jest, socjalizm nigdy nie jest dobrym tym, bo prędzej czy później zbankrutuje. Jak wyczerpie wszystkie takie siły żywotne państwa. Bardzo dobrą ilustracją jest Związek Sowiecki. Przecież nie dlatego, że został zawojowany, tylko że to i tak wyżyłował ludzi, którzy mieli to nieszczęście trafić w szpony tych szaleńców, że ich właściwie wszystkiego pozbawił. Łącznie z życiem. No 100 milionów ludzi życie straciło. Podobnie było w Kambodży. Jak byłem w Kambodży, to byłem na tych polach śmierci. No przejmujące wrażenie to robi. Ludzie, którym wszystko odebrano i nic z tego, żeby chociaż sami coś z tego mieli, a to nie. To nie, no, to widocznie, to mówię, jest jakaś sprawiedliwość dziejowa, nemezis, taka, która prędzej czy później każe i to w tym przypadku akurat ta kara szybko, gdyby ludzie często robią błędy. Momencik, jeszcze tylko dokończę. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec odzywał się dopiero po roku, to ludzie by mieli poobtłukiwane palce, bo nikt by nie uważał. Ponieważ odzywa się natychmiast, to wszyscy uważają. Z socjalizmem tak niestety nie jest. On najpierw to taki się stwarza wrażenie, że to wszystko dobrze idzie, a potem już jest za późno. Postanowiłem sprawdzić, co się zmieniło, jeśli chodzi o statystyki religii na świecie, przynależności wyznaniowej na świecie. Okazało się, że nic się nie zmieniło, że proporcje między chrześcijanami a muzułmanami są takie same, jak były 50 lat temu. To znaczy, że nie istnieje problem jakiejś islamskiej ofensywy. To tylko znaczy, że chrześcijanie mają problem sami ze sobą. Problem jest po naszej stronie, nie po stronie muzułmanów. Muzułmanie zawsze tacy byli. Tyle tylko, że chrześcijanie się kiedyś z nimi bez ceregieli konfrontowali.
Na szczycie w Deauville nasza złota pani po długotrwałym molestowaniu zgodziła się wreszcie na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznacza to zgodę Berlina na to, żeby Francja budowała sobie takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego.